Witam wszystkich na moim kanale. Chyba od początku nagrywania filmów nie wspomniałem jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, jedną z ważniejszych przy hodowli ptaków. O czym mówię? A mianowicie o glicie, który jest bardzo ważnym składnikiem w diecie naszych ptaków. Taki glit sporządzam sobie sam. Wiadomo, że do trawienia ptaki potrzebują kamyczków, do rozcierania ziaren w żołądku. A więc jak ja sobie przygotowuję ten glit? Piasek zwykły, kwarcowy, dostępny chyba w każdym markecie, gdzie mamy stoisko z produktami dla zwierząt. Glit, taka większa frakcja, zakupiony internetowo. Ten glit jest z węglem. Węgiel wchłania różne jakby toksyny, jakby tak potrzebował, jakby miał jakieś problemy z żołądkiem, z trawieniem, sobie sam to bierze. Tutaj mamy skorupki jajek mielone na taką grubszą frakcję, mniejszą taką mączkę stosuję, gdy przygotowuję samiczki do lęgów lub w czasie odkarmiania młodych, to wtedy mielę na mączkę. Jeżeli dosypuję do karmników, to taka grubsza frakcja. Skorupki zbieram, gotuję 15 minut, suszę i potem mielę. W zależności od tego, w jakim okresie teraz znajdujemy. Do glitu dosypuję wispumin. Też taka mączka krzemionkowa. Do glitu również dosypuję taką jakby cegłę zmieloną, mączka taka z różnymi dodatkami. Pachnie anyżowo, bardzo fajny zapach. Jedynie ta mączka ma taki minus, że piórka nad dziobami mogą być przybrudzone, jeżeli pobierają ten glit. Efektem końcowym jest coś takiego, taka mieszanka. W jakiej ilości sobie zmieszamy, to już od nas zależy. Wiadomo, że te kamyczki grube na początku będą pierwsze pobierane, później ten drobniejszy piasek. Ważna sprawa, nie stosuję tego glitu, gdy kanarki karmią młode. Moim zdaniem jest on za gruby i za ostry. Przez przypadek rodzice mogą nakarmić takim większym kamyczkiem i wtedy młode mogą nam się udławić. I nie będziemy wiedzieli, co jest przyczyną, że młode nam padają w gniazdach. Przyczyną może być właśnie ten gruby, ostry glit. Dla dorosłych ptaków to się nadaje, dla takich małych pisklaków moim zdaniem nie. Tak samo jajka, te skorupki, gdy będzie wylęk młodych, te skorupki będą zmielone na pył. Nie będzie takich kawałków, będzie to mączka. To tyle na temat glitu. Szybko. Oczywiście podajemy w pojemniczkach. Żeby nam się to nie zmieszało gdzieś z karmą czy z czymś, bo ten glit znika powoli. Jeżeli by znikał glit nam z pojemników w bardzo dużych ilościach, oczywiście mówię tutaj przy jednym ptaku, bo w wolierach, tam gdzie jest duża ilość ptaków, to za bardzo nie wiemy, w jakich ilościach powinien ten glit znikać czy nie. Jeżeli mamy pojedynczego ptaka,
a ten grid znika nam w oczach. Bardzo dużo tego idzie, to znaczy, że ptaszek może mieć problemy z układem trawiennym. Mogło się tam coś zalęknąć. Jakieś grzyby lub coś takiego. To chyba tyle na temat gridu, co miałem do powiedzenia. Jakieś pytanka chętnie odpowiem. To tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.